Cześć, ja jestem Hindus i witam Was na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. W dzieciństwie jednym z moich ulubionych komiksów był taki czarno-biały album wywiadowca XX wieku. Wydany w 1983 roku na takim brzydkim, żółtym papierze. Ja wtedy jeszcze zupełnie nie znałem historii Jamesa Bonda, natomiast pewnie z tego powodu. Tajemniczy doktor Zorge i jego szpiegowskie przygody tak bardzo mnie fascynowały. No, przez lata, oczywiście, ta historia, czy te obrazki się zatarły w mojej pamięci. W moim rodzinnym domu, niestety, już tej książeczki nie znalazłem, ale pomyślałem sobie, że odkurzę ją i Wam przedstawię, jednocześnie demitologizując trochę postać doktora Richarda Zorge, która przez lata dzięki. Socjalistycznej propagandzie no, obrosła w legendę pierwszego, najważniejszego szpiega Stalina. Zapraszam. Richard Zorge urodził się 4 października 1895 roku w Sabunci w dzisiejszym Azerbejdżanie. Jego matką była Rosjanka Nina Siemionowa z domu Kobielewa, natomiast ojciec Wilhelm Zorge, rodowitym Niemcem. W okolicach baku znalazł się w związku z wykonywanym zawodem. Jako inżynier górniczy był specjalistą zatrudnionym przy poszukiwaniach ropy naftowej dla niemieckiej spółki wydobywczej. Jego lukratywny kontrakt skończył się jednak w 1898 roku. Zatem cała rodzina, gdy Richard miał wtedy dopiero trzy lata, wróciła do ojczyzny swego ojca. Mimo tak młodego wieku, odcisnęło się to piętnem na jego psychice i, jak później twierdził, w Niemczech zawsze czuł się przybyszem. Jako nastolatek podzielał poglądy ideologiczne swego ojca, które były skrajnie imperialistyczne i nacjonalistyczne. Z drugiej strony darzył ogromnym szacunkiem i przywiązaniem swego wuja Adolfa, który był najbliższym współpracownikiem Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a później działał w ruchu robotniczym w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce po wybuchu I wojny światowej w październiku 1914 roku jak przystało na patriotycznego młodego Niemca, Richard Sorge, zgłosił się na ochotnika do cesarskiej armii niemieckiej. Mając 18 lat, skierowano go do rezerwowego batalionu piechoty III dywizji Gwardii. Początkowo służył na froncie zachodnim. Został ranny w drugiej bitwie pod Ibr w 1915 roku. Po okresie rekonwalescencji w Berlinie awansowano go na kaprala i przeniesiono na front wschodni. W kwietniu 1917 roku ponownie został poważnie ranny. Odłamki odcięły mu trzy palce lewej stopy i połamały obie nogi. W wyniku obrażeń do końca życia Richard będzie już utykał. Za odwagę w obliczu nieprzyjaciela został odznaczony krzyżem żelaznym drugiej klasy. Jednak odniesione rany spowodowały, że w końcu uznano go za niezdolnego do służby ze względu na stan zdrowia i zwolniono z wojska. Wojenne doświadczenia zmieniły diametralnie jego poglądy polityczne. Młody nacjonalista, który wstępował w szeregi cesarskiej armii, wyszedł z niej przytłoczony tragizmem wojny i jej bezsensem. Jeszcze jako pacjent szpitali polowych, mający wreszcie czas na lekturę, zafascynował się dziełami Kanta, Schopenhauera i przede wszystkim Marksa i Engelsa. W jednym z lazaretów nawiązał romans z pracującą tam pielęgniarką. Jej ojciec, lekarz wojskowy, miał ogromny wpływ na zaszczepienie w młodym Richardzie sympatii komunistycznych. Przez resztę wojny studiował ekonomię i filozofię, otrzymując tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Hamburgu. Po wojnie został na uczelni jako jej pracownik naukowy. Wstąpił do komunistycznej partii Niemiec. Był świadkiem niepokojów społecznych, jakich fala przeszła przez Niemcy po zakończeniu I wojny światowej. Za swoją działalność polityczną poniósł konsekwencje. Zwolniono go z pracy na uczelni, ale jednocześnie wzbudził zainteresowanie radzieckiego wywiadu. Mała degresja. W Związku Radzieckim w okresie międzywojennym funkcjonowały cztery organizacje wywiadowcze: wojskowa, czyli późniejsze Gieru, polityczna, funkcjonująca w ramach komunistycznej międzynarodówki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Taka struktura powodowała oczywiście poważne tarcia kompetencyjne. Na początku lat 20. Zorge związał się z Christine, żoną swojego dawnego nauczyciela i mentora na Uniwersytecie w Kilonii, profesora nauk politycznych Kurta Alberta Gerlacha. W 1924 roku, z ramienia Komunistycznej Partii Niemiec, na jej zjeździe we Frankfurcie, Zorge miał być odpowiedzialny za bezpieczeństwo zaproszonej na niego delegacji radzieckiej. Tam właśnie zwrócił uwagę funkcjonariusza wywiadu komunistycznej międzynarodówki. Dwa lata wcześniej podpisany został układ w Rapallo, który przywrócił stosunki dyplomatyczne i współpracę gospodarczą pomiędzy Rosją Radziecką a Republiką Weimarską. Dlatego pod koniec 1924 roku Richard i Christine przeprowadzają się do Moskwy, gdzie Zorge zostaje oficjalnie zatrudniony w Kominternie. Zaangażowanie w obowiązki służbowe niszczy jednak jego związek Rok później Zorge wstępuje do partii komunistycznej i otrzymuje obywatelstwo ZSRR. Pracuje w Instytucie Marksa Engelsa Lenina w Moskwie. Walki frakcyjne w łonie sowieckiej partii komunistycznej dotykają Zorgego, który oskarżony zostaje o zdradę ideologiczną. Przed ewentualną karą uchroniło go zainteresowanie radzieckiego wywiadu, tym razem wojskowego, który dostrzega możliwości wykorzystania Ryszarda w swojej działalności. Pod przykrywką dziennikarza zostaje wysłany do Wielkiej Brytanii, żeby na miejscu rozpracować partię komunistyczną oraz warunki społeczne i gospodarcze tego państwa. Dla swego bezpieczeństwa nie powinien jednak angażować się politycznie. Ponieważ z zadania wywiązał się znakomicie, w listopadzie 1929 roku wysłano go do Republiki Weimarskiej. Tym razem, jako dziennikarz pracujący dla gazety rolniczej, otrzymał zadanie wstąpienia w szeregi partii nazistowskiej. Surowo zabroniono mu natomiast nawiązywania jakichkolwiek kontaktów z niemieckimi stronnictwami lewicowymi. Było to posunięciem nader niebezpiecznym, jednak. Niemiecka policja miała pełne dosie, doktora Zorge, a w nim całą historię jego komunistycznej działalności w okresie powojennym. A mimo to udało mu się zostać członkiem NSDAP. Rok później wyjechał jako korespondent do Chin. W Szanghaju pracował jako dziennikarz niemieckiej agencji prasowej i dziennika Frankfurter Zeitung. Tutaj poznał innego radzieckiego szpiega, Maxa Christiansena Klausena. Dzięki towarzyskim koneksjom, na miejscu został przedstawiony Hotsumi Ozaki, dziennikarzowi japońskiej gazety. W tym okresie nie stronił również od kobiet, a przygody erotyczne wykorzystywał w pracy agenturalnej. Stworzył skutecznie działającą siatkę wywiadowczą. W Chinach jest postrzegany jako wybitny specjalista od spraw chińskiej gospodarki rolnej. Dzięki temu ma możliwość w miarę swobodnego podróżowania po tym kraju. Ułatwia mu to bardzo gromadzenie informacji o planach zdławienia partii komunistycznej przez nacjonalistyczny rząd Chiang kai w czasie wojny. Zresztą dr Zorge osobiście poznał i zaprzyjaźnił się z chińskim dyktatorem. Obu mężczyzn połączyła pasja automobilowa. Kai-shek, wielki miłośnik sportów samochodowych, uwielbiał się ścigać. Z jego polecenia powołany został chiński klub automobilowy. Pośród jego członków znalazł się również dr Zorge. W jednym z wyścigów, w którym startował chiński dyktator, wziął również udział Richard. Mimo, że miał poważne szanse na wygranie konkurencji, przezornie na finiszu zdjął nogę z gazu, dając wygrać Kai-shekowi. Zadowolony ze zwycięstwa i możliwości rywalizacji z godnym przeciwnikiem, równie mocno jak on lubiącym szybką jazdę. Chiński dyktator zaprosił doktora Zorgę do swojej wiejskiej rezydencji. Richard stał się szybko jej częstym gościem. Na miejscu miał możliwość poznać wielu prominentnych przedstawicieli chińskich elit oraz generalicji domowej. W trakcie agresji Japonii na Chiny obserwuje przebieg walk na ulicach Szanghaju. W grudniu 1932 roku zostaje odwołany do Moskwy. Wywiad sowiecki wysoko ocenił jego dotychczasową działalność. Tutaj pisze książkę o chińskim rolnictwie i bierze ślub z Jekateryną Maksimową, którą zresztą poznał w Szanghaju. W maju 1933 roku Zorga otrzymuje zadanie utworzenia radzieckiej siatki wywiadowczej w Tokio. W tym celu jednak musi najpierw udać się do Niemiec, by odbudować swoje oficjalne kontakty zawodowe i towarzyskie, a dzięki nim zdobyć akredytację w stolicy kraju kwitnącej Wiśni. We wrześniu tego roku japońska armia zajęła Mandżurię, co mocno zaniepokoiło ZSRR. W tamtym czasie Sowieci uważali Japonię za największe zagrożenie militarne dla swojego kraju, zwłaszcza, że część japońskiej generalicji opowiadała się za kontynuowaniem ofensywy i zajęciem radzieckich ziem na Dalekim Wschodzie. Richard Zorge jako członek NSDAP skutecznie zjednywał sobie zaufanie swoich brunatnych towarzyszy. Nadal nikt nie interesował się jego komunistyczną przeszłością. Na wszelki wypadek stronił od alkoholu, obawiając się wpadki przez nieostrożne wypowiedzi. Mimo to jego abstynencja nie wzbudzała podejrzeń, a wręcz przeciwnie budując legendę swojej fikcyjnej choroby alkoholowej, postrzegany był jako człowiek silnego charakteru, który potrafi skutecznie oprzeć się pokusie sięgania po kieliszek. Paradoksalnie, w późniejszym okresie ten alkohol będzie miał właśnie negatywny wpływ na jego pracę wywiadowczą. Dzięki swoim koneksjom towarzyskim i oficjalnej postawie politycznej, Zorge zdobył akredytację dwóch gazet niemieckich w Tokio oraz zlecenie na przygotowanie dużego reportażu dla miesięcznika politycznego Zeitschrift für Geopolitik. Od jego wydawcy otrzymał również list polecający. Wpływy Richarda Zorge były tak szerokie, że pożegnalną kolację przed jego wyjazdem do Japonii uświetnił swoją obecnością minister propagandy i oświecenia publicznego dr Józef Goebbels. W tym czasie radziecki wywiad nadał mu pseudonim Ramzej. Richard Zorge przybył do Yokohama 6 września 1933 roku, odbywając podróż przez Stany Zjednoczone. Jako japoński korespondent. Frankfurter Zeitung stał się właściwie najważniejszym niemieckim dziennikarzem w kraju kwitnącej wiśni. Przez cały czas budował skutecznie swoją legendę oddanego nazisty, który nienawidzi ZSRR. Dzięki niej mógł organizować siatkę wywiadowczą. Problem polegał na tym, że w Japonii sowiecki wywiad nie dysponował żadnym zapleczem zorgę musiał sam wszystko organizować. Podstawowe zadanie wywiadowcze, jakie przed nim postawiono, to odpowiedź na pytanie, czy Japonia planuje zaatakować ZSRR. Przy czym przekonanie o tym było w Rosji radzieckiej tak ugruntowane, że przekazywane później przez doktora Zorgę przeciwne opinie były często ignorowane. Zbudowana przez niego siatka opierała się na już parę lat wcześniej poznanym Maxie Klausenie, który w Japonii prowadził przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą maszyn poligraficznych. Firma założona została dzięki sowieckim funduszom operacyjnym i odniosła ogromny sukces rynkowy. Klausen pełnił funkcję radiotelegrafisty. Natomiast jego żona Anna nieraz występowała w roli kuriera. Gromadzeniem informacji dla Zorgego zajmowali się dziennikarze Miyagi Joto i Hotsumi Ozaki z gazet japońskich oraz Branko Wukelicz, pracujący dla francuskiego magazynu. Dzięki sieci swych koneksji mieli dostęp do wysoko postawionych polityków japońskich. Ozakiemu udało się nawet nawiązać bliskie relacje z premierem Fumimoru Konoe. Prezentując oficjalnie postawę zagorzałego nazisty, Richard Zorge był mile widzianym gościem w ambasadzie niemieckiej w Tokio. Mając ogromną, nie tylko oficjalną wiedzę o japońskiej polityce zagranicznej, postrzegany był przez hitlerowskich dyplomatów z ambasadorem Hubertem von Dirkensem na czele jako ekspert i bezcenne źródło wiedzy. Zorge zaprzyjaźnił się również z niemieckim ataszem wojskowym generałem Eugenem Ottem, którego żonę Helmę uwiódł i przekonał do współpracy. Dzięki niej miał dostęp do przekrojowych raportów dotyczących cesarskiej armii, które trafiały regularnie do Berlina. Przy czym w przekonaniu Helmy, doktor Zorge pracował dla hitlerowskiego wywiadu. Sam generał Ott był ważnym źródłem informacji dzięki swej zażyłości z szeregiem wysoko postawionych oficerów japońskich. Z drugiej strony, Zorge, dzięki swej znajomości japońskich warunków, służył również wojskowemu wywiadowi III Rzeszy. Jego szczegółowy raport o sytuacji w Manchukuo, który generał Ott przedłożył w Berlinie, został pozytywnie oceniony. A od tego momentu przyjaźń obu mężczyzn zacieśniła się. W 1935 roku, dzięki staraniom Ozakiego, Zorgę przekazał do Moskwy założenia japońskiej polityki zagranicznej, w których wykluczano jakikolwiek atak na terytorium ZSRR. Według jego oceny wynikało to z planowanej przez Japonię dalszej inwazji na Chiny. W 1936 roku w Tokio doszło do próby wojskowego zamachu stanu. W jego wyniku śmierć poniosło kilku wyższych urzędników japońskich. Niemieccy dyplomaci, nie do końca orientujący się w niuansach wewnętrznej polityki kraju kwitnącej wiśni, stanęli przed poważnym problemem, jak zaistniałe wydarzenia wyjaśnić Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Berlinie. Z pomocą przyszedł im nieoceniony dr Zorge. Bazując na własnej wiedzy i informacjach dostarczonych przez swoich japońskich współpracowników. Przygotował raport, który ambasador von Dirksen przedłożył swoim zwierzchnikom. Dokument spotkał się wręcz z entuzjastyczną oceną z ich strony. Prywatnie Zorge, mieszkający w ekskluzywnej dzielnicy Tokio dużo pił i uganiał się po mieście na motocyklu. Starał się sprawiać wrażenie nazistowskiego playboya. Dlatego miał również japońską kochankę, Hanako Ishi, bardzo mu oddaną i doskonale orientującą się w jego rzeczywistej działalności. Co ciekawe, ten związek okazał się najtrwalszym w jego życiu. To ona próbowała odwieźć Richarda od alkoholu i brawurowej jazdy jednośladem. Paradoksalnie pobyt w Tokio wyszedł mu jednak na zdrowie. Stale obarczony masą obowiązków służbowych, Zorgę jako niemiecki dziennikarz, doradca ambasady i jako radziecki szpieg odmówił wykonania rozkazu stawienia się w Moskwie w 1937 roku. Dzięki temu uniknął śmierci w ramach stalinowskiej czystki. Co nie udało się innym pracownikom kominternu niemieckiego pochodzenia. W 1938 roku von Dirksen został ambasadorem III Rzeszy w Londynie, a jego obowiązki w Tokio powierzono generałowi Ottowi. Dzięki temu Zorge zyskał w zasadzie nieograniczony dostęp do niemieckiej ambasady w stolicy Japonii. I to do tego stopnia, że w końcu dostał własny gabinet w jej budynku. Generał, co prawda, zdawał sobie sprawę z romansu Zorgego z jego żoną, ale postanowił przemknąć na to oko w imię ich przyjaźni. W końcu bardzo cenił doktora jako źródło wiedzy o świecie japońskiej polityki. Do tego stopnia ufał Zorgemu, że ten niejednokrotnie redagował oficjalne depesze ambasady wysyłane do Berlina i często występował w roli oficjalnego kuriera dyplomatycznego na Dalekim Wschodzie. Hulaszcze życie Richarda jednak o mało nie skończyło się katastrofą. 13 maja 1938 roku, podczas kolejnej eskapady motocyklowej, pijany Zorge uderzył w mur budynku i został ciężko ranny. Pech chciał, że miał wtedy przy sobie notatnik z aktualnymi informacjami przekazanymi mu przez Ozakiego. Tylko dzięki szybkiej reakcji jego współpracowników, którzy dotarli do szpitala, gdzie go odnaleziono, przed przybyciem policji, kompromitujące dokumenty nie wpadły w ręce japońskiego kontrwywiadu. Zorga od dłuższego już czasu próbował przekonać Moskwę, że Japonia nie planuje ataku na ZSRR. Jego doniesieniom jednak nie dawano wiary. Co więcej, w momencie wybuchu II wojny światowej – 1 września 1939 roku – jego mocodawcy przesłali mu upomnienie, że jakość jego pracy wywiadowczej znacząco się obniżyła. Mimo to Zorga dostarczył Sowietom pełną treść paktu antykominternowskiego oraz niemiecko-japońskiego porozumienia. Dzięki przyjaźni z generałem Odtem już 30 maja 1941 roku ostrzegł Moskwę o planowanym na drugą połowę czerwca ataku III Rzeszy na Związek Radziecki. Na dwa dni przed inwazją ponownie zaalarmował o niej centrale. Mimo, że Sowieci wiedzieli o koncentracji wojsk niemieckich na granicy z ZSRR i z wielu źródeł wywiadowczych również otrzymali potwierdzenie grożącego im niebezpieczeństwa, Stalin zdawał się kompletnie je ignorować. Podejrzliwość wobec rewelacji Richarda Zorge mogła wynikać z faktu, że wskazał on niewłaściwą datę 20 czerwca jako początek niemieckiego natarcia. Informację tę uzyskał od pułkownika Erwina Schola, zastępcy atasze wojskowego w ambasadzie w Tokio. Gdy 22 czerwca inwazja III Rzeszy na ZSR rzeczywiście rozpoczęła się, rozgoryczony Zorge upił się w tokijskim barze i wygłosił po angielsku niepochlebny komentarz na temat Hitlera. Wybuch wojny między dotychczasowymi sojusznikami zmienił nastawienie Moskwy do informacji przekazywanych przez Richarda. Jego raport dotyczący planowanej okupacji Indochin francuskich przez Japonię i ewentualnego ataku na ZSRR tym razem został przestudiowany z uwagą. Poza tym Zorge przekazał swym radzieckim motodawcom, że niemiecki ambasador w Tokio został zobowiązany do wywierania nacisku na rząd japoński, aby podjął decyzję o ataku na radziecką Rosję. Jednak wysiłki generała Otta w tej kwestii zakończyły się fiaskiem. Naczelne dowództwo japońskie dalekie było od koncepcji uderzenia na ZSRR, przynajmniej dopóki Niemcy nie zajmą Leningradu i Moskwy. Przede wszystkim zaś dlatego, że planowało już walkę ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Dzięki temu Sowieci mogli przerzucić dużą część wojsk stacjonujących na Dalekim Wschodzie do walk na froncie wschodnim. Czy Richard Zorge okazał się zatem najważniejszym szpiegiem Stalina, który pomógł ocalić ZSRR? Przez wiele lat nie tylko w propagandzie sowieckiej lansowano taką tezę. Jednak znaczenie Zorgego było dalece przeceniane. Wiele z przekazywanych przez niego informacji dublowało dane już wcześniej uzyskane z cenniejszych źródeł wywiadowczych działających w Europie. Mimo narastającego w trakcie wojny niebezpieczeństwa, Zorge nie przerwał swojej działalności szpiegowskiej. Jednak ogromna ilość korespondencji, wysyłanej przez jego radiostację, zwróciła uwagę służb japońskich, które w końcu zaczęły podejrzewać działania obcego wywiadu na swoim terenie. Przy czym Japończycy nie byli w stanie złamać szyfru radzieckiego. Stąd treść komunikatów pozostawała dla nich zagadką. W lipcu 1941 roku generał Ott wysłał doktora Zorgego do Szanghaju, by ten zbadał, jakie są szanse na wynegocjowanie pokoju między Japonią a Chinami. Gdy Zorge wrócił, Hanako poinformowała go, że była przesłuchiwana przez tajną japońską policję. Kiedy kilka dni później w domu Zorgego ponownie zjawił się jej funkcjonariusz, doktora tak bardzo to rozwścieczyło, że go pobił. Uniknął, co prawda, wtedy aresztowania za napaść, ale był to wyraźny dowód, jak bardzo ma już zszargane nerwy. Również sami Niemcy postanowili w końcu bliżej przyjrzeć się osobie doktora Zorge. To delikatne zadanie powierzone zostało w 1941 roku pułkownikowi SS Józefowi Albertowi Meisingerowi, który został w tym czasie mianowany rezydentem Gestapo w tokijskiej ambasadzie. Wcześniej pełnił obowiązki komendanta SD i Policji Bezpieczeństwa dystryktu warszawskiego. Był odpowiedzialny m.in. za masowe egzekucje ludności cywilnej w Palmirach. Ze względu na swe okrucieństwo otrzymał przydomek rzeźnik Warszawy. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla Richarda Zorgego, jego dobra znajoma, niemiecka nauczycielka muzyki, zajmowała wcześniej tokijskie mieszkanie, do którego wprowadził się Meisinger i nadal miała do niego komplet kluczy. Dzięki temu Zorge mógł regularnie przeglądać korespondencję i dowiedzieć się z niej, że jego osoba nie budzi w Meisingerze najmniejszych podejrzeń, a wręcz przeciwnie, postrzegany jest przez niego jako ideowy nazista lojalny wobec trzeciej Rzeszy. Co więcej, doktor zaprzyjaźnił się z oficerem niemieckiej służby bezpieczeństwa, wykorzystując jego słabość do alkoholu i kobiet. To umocniło pozytywną ocenę Meisingera o Zorgem. Przy okazji poinformował jednak Berlin, że wszystkie raporty przedkładane przez generała Otta są w rzeczywistości autorstwa doktora. Tymczasem tajna japońska policja była już na tropie szpiegowskiej siatki Richarda Zorgego. W ostatniej wysłanej do Moskwy depeszy doktor poprosił o przeniesienie go do Niemiec, gdzie uważał, że będzie miał większe możliwości prowadzenia dalszej pracy agenturalnej. 14 października 1941 roku aresztowano Hozumi Ozakiego, którego natychmiast przesłuchano. W trakcie obserwacji prowadzonej przez policję, Japończycy zauważyli, że częstym gościem w domu doktora Zorgego była żona ambasadora Niemiec. Sprawa zrobiła się przez to nieco niezręczna. Nawet ostatnią noc przed swym aresztowaniem Richard również z nią spędził. W cztery dni po Ozakim, 18 października 1941 roku, aresztowany został Max Klausen i Branko Wuklidź. Radiotelegrafista siatki nie zadbał nawet o zniszczenie książki kodów, a ponadto nadal przechowywał kopie części nadanych przez siebie depesz. Tajna japońska policja początkowo kategorycznie odrzucała pomysł aresztowania również doktora Zorgego. Był on przecież bardzo wpływową osobą w niemieckiej ambasadzie. Ale miała już zeznania dużej części schwytanych w międzyczasie współpracowników Zorgego, które jednoznacznie go obciążały. W tej sytuacji został zatrzymany wieczorem 18 października. Ku zaskoczeniu tajnej japońskiej policji, aresztowani nie próbowali popełnić samobójstwa, czego obawiano się najbardziej. Wręcz przeciwnie. Zatrzymani otwarcie opowiadali o swojej działalności. Być może było to wynikiem stosowanych tortur. Wszystkich przesłuchiwano w języku angielskim. Jedynie Zorgę zachował początkowo milczenie. Japończycy poinformowali oczywiście ambasadora Niemiec o zatrzymaniu Zorgego pod zarzutem szpiegostwa. Generał Ott wyraził oburzenie. Przypuszczał, że podejrzenia Japończyków dotyczą informacji przekazywanych mu przez Zorgę dotyczących szczegółów negocjacji japońsko-amerykańskich, niemniej zgodził się, żeby sprawa została gruntownie wyjaśniona przez władze japońskie. Generał zażądał jednak widzenia ze swoim przyjacielem. Co ciekawe, do końca życia nie wierzył w jego współpracę z wywiadem sowieckim. Aresztowanych osadzono w więzieniu Sugamo. Początkowo również Japończycy byli przekonani, że doktor Zorge był agentem niemieckiego wywiadu wojskowego. Jednak Abwera zaprzeczyła jakimkolwiek powiązaniom z tym człowiekiem. Dopiero w trakcie przesłuchania z użyciem tortur Zorge sam przyznał się do współpracy z wywiadem sowieckim. Jego oświadczenie zaskoczyło tak samo Japończyków, jak i Niemców. Zwłaszcza że również związek radziecki zaprzeczył, żeby Zorge miał jakieś powiązania z jego wywiadem. Poniekąd rozczarowało to Japończyków. Liczyli oni na wymianę Zorgego w zamian za jednego ze swoich szpiegów ujętych na terenie ZSRR. Jednak wszelkie ich próby zostały odrzucone. Ponadto żona doktora Zorgego, Katia Maksimowa, została aresztowana przez NKWD pod zarzutem szpiegostwa na terenie Niemiec. Dla NKWD nieistotny okazał się fakt, że jej mąż jest pracownikiem sowieckiego wywiadu wojskowego. W końcu była winna przez sam fakt poślubienia obywatela niemieckiego pochodzenia. Zmarła w łagrze w 1943 roku. Jedyną osobą, która próbowała odwiedzić doktora Zorge w więzieniu, była Hanako Ishi, jego długoletnia japońska kochanka. Wtedy to właśnie Zorge załamał się i przyznał do współpracy z radzieckim wywiadem. Jednak, żeby zapewnić bezpieczeństwo Hanako, Richard 24 października zawarł układ z tajną policją japońską. Za szczegółowe zeznania dotyczące jego działalności szpiegowskiej, Ishii i żony pozostałych członków siatki nie poniosą żadnej odpowiedzialności. Hanako rzeczywiście nigdy nie została aresztowana. Zgodnie z przyjętym układem, Richard Zorge zaczął szczegółowo opowiadać o swojej działalności. Ilość przekazywanych przez niego informacji przytłoczyła przesłuchujących, dlatego otrzymał maszynę do pisania i osobiście musiał spisać swoje zeznania. Niestety ten dokument zaginął pod koniec wojny w trakcie amerykańskich bombardowań Tokio. Tymczasem aresztowanie i przyznanie się Zorgego do współpracy z Wywiadem Radzieckim stanowiło ogromną kompromitację dla niemieckiej służby bezpieczeństwa i pracowników ambasady Trzeciej Rzeszy w Japonii. Generał Ott został natychmiast odwołany ze stanowiska, a pułkownik SS Józef Meisinger oraz jego przełożony generał Walter Schellenberg otrzymali reprymendę od Heinricha Himmlera. Co ciekawe, innych konsekwencji już nie wyciągnięto. Natomiast Zorge i aresztowani członkowie jego siatki szpiegowskiej przez następne trzy lata siedzieli w tokijskim więzieniu. Co zaskakujące, Japończycy, wbrew swoim praktykom barbarzyńskiego traktowania pojmanych wrogów, zapewnili osadzonym humanitarne warunki. Co prawda byli wielokrotnie, niekiedy brutalnie przesłuchiwani, ale nie zabito ani nie torturowano za to nikogo z ich rodziny czy przyjaciół. Ta osobliwa powściągliwość Japończyków mogła wynikać z niechęci do niepotrzebnego prowokowania Sowietów, którzy nieoczekiwanie mogli sobie przypomnieć o swoim szpiegu. Branko Wukelicz zmarł w więzieniu na Hokkaido 13 stycznia 1945 roku. Natomiast Max Clausen przeżył wojnę i 8 października tego samego roku został uwolniony. Uciekł do Moskwy, a następnie, już na emeryturze, zamieszkał wraz z żoną w Niemczech Wschodnich. Richard Zorge i Hozu Ozaki stanęli przed japońskim sądem. Ich procesy ciągnęły się aż do września 1943 roku, kiedy obaj, jako jedyni członkowie siatki, usłyszeli wyroki śmierci. Wykonano je 7 listopada 1944 roku w tokijskim więzieniu Sugamo. Jego naczelnik Seichi Ichijima wziął udział w egzekucji w mundurze galowym. Ozaki postanowił przywdziać czarne rytualne kimono, zanim zasłonięto mu oczy i go związano. Zapadnie pod szubienicą, uruchomiło wspólnie czterech katów, tak by żaden z nich nie brał na siebie odpowiedzialności za zabicie człowieka. Osobliwy rytuał w czasie, gdy mordowano dziesiątki tysięcy ludzi. Ozaki był jedynym Japończykiem, który został skazany w trakcie wojny na karę śmierci za działanie przeciw własnemu krajowi. Następnie wezwano Richarda Zorgego, ubranego w ciemne spodnie, koszulę i luźną kurtkę. Oświadczył, że jego ostatnią wolą jest to, by. Wszystko, co posiada, przekazano Annie Klausen, żonie jego radiotelegrafisty. Faktycznie później otrzymała ona kwotę w Wienach, będącą odpowiednikiem około 4000 dolarów amerykańskich. Natomiast o lojalności Hanako jakby w ogóle Zorgę zapomniał. Pod szubiennicą odmówiono mu ostatniego papierosa, mimo że obecny przy egzekucji funkcjonariusz tajnej policji próbował przekonać naczelnika więzienia do prośby skazańca. Ten pozostał nieugięty. Richard Zorge zachował spokój. Kiedy związano mu ręce łamaną japońszczyzną, wykrzyknął hasła sławiące Armię Czerwoną i Partię Komunistyczną. Tak przynajmniej jest to podawane w najpopularniejszych relacjach historycznych. O 10:20 zapadnia szubiennicy otworzyła się, a po 19 minutach oficjalnie stwierdzono jego zgon. Ani niemiecka, ani sowiecka ambasada nie chciała zająć się jego ciałem, dlatego zwłoki złożono na więziennym cmentarzu w masowym grobie. Hanako Ishi odzyskała jego szczątki 16 listopada 1949 roku. Zidentyfikowano je na podstawie charakterystycznie wykonanego mostu zębowego oraz źle złożonego złamania z okresu I wojny. Szczątki zostały skremowane. Ze złotego mostu Hanako zleciła wykonanie pamiątkowej obrączki, którą nosiła do swojej śmierci 1 listopada 2000 roku. Jej prochy zostały złożone wraz z prochami Richarda Zorgego. Obecnie w tym miejscu znajduje się kamień pamiątkowy z epitafium ku jego pamięci. Związek Radziecki o swoim superszpiegu przypomniał sobie oficjalnie dopiero w 1964 roku. Twierdzi się, że jego sprawa była przez ten czas celowo zatuszowana, by opinia publiczna nie dowiedziała się, że Stalin zignorował wielokrotnie powtarzane przez Zorgego ostrzeżenia o niemieckim ataku na ZSRR w czerwcu 1941 roku. Trudno zweryfikować dziś prawdziwość tej tezy, natomiast faktem jest, że rządzący rzadko otwarcie przyznają się do działań własnych szpiegów. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.